Potwierdzone transfery w Ekstraklasie. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Dzisiaj kolejny raz gadamy o transferach, natomiast tym razem nie mówimy o plotkach, o spekulacjach, o tym, co się może wkrótce wydarzyć, tylko podsumujemy sobie, co się już wydarzyło w Ekstraklasie, a więc zerkniemy sobie na te ruchy już dokonane, a więc na transfery potwierdzone właśnie w naszej polskiej Ekstraklasie, no bo ten grudzień też był bardzo intensywny, natomiast przede wszystkim zacieramy ręce z myślą o styczniu, a także lutym, ale mimo tego, że jeszcze nie ma Sylwestra, już kilka transferów jest potwierdzonych i już można sobie to wszystko fajnie omówić. Właśnie w tym materiale zerkniemy sobie na tę listę transferów dokonanych w Ekstraklasie. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam wszystkich do tego przycisku subskrybuj na dole. Koniecznie kliknijcie, żeby nie przegapić moich treści. A teraz zaczynamy. Pierwszym transferem na liście jest nowy zawodnik Puszczy Niepołomice, to jest drugi Mołdawianin w tym klubie, oczywiście po Krajcunie. Puszczę zasilił Ioan-Călin Revenco, to jest prawy obrońca, 23-latek, 23-krotny reprezentant Mołdawii, a więc można się śmiać, że Krajcun będzie miał kolegę w szatni, z którym będzie mógł swobodnie rozmawiać. Kolejny zawodnik dokoptowany do tej linii obrony, no bo też warto powiedzieć, że jeden zawodnik opuścił ekipę Żubrów, do którego zaraz przejdę. Natomiast jeżeli chodzi o Puszczę, no to wiadomo, że ich mocną stroną jest jednak obrona, w takim sensie, że ci obrońcy uczestniczą w akcjach ofensywnych, no chociażby ten duet Krajkun-Jakuba, no to są piłkarze niezwykle skuteczni i też zawodnicy, którzy bardzo uczestniczą w tych stałych fragmentach gry. No wiadomo, że drużyna Tomasza Tułacza, no gdzieś jej największym atutem mimo wszystko jest ten element zostającej piłki, także spodziewam się, że ten nowy prawoobrońca również będzie uczestniczył w tych atakach. Podejrzewam, że też to będzie piłkarz, który się dobrze wkomponuje w tę drużynę, no bo Puszcza nie wykonuje dużo transferów, natomiast jeżeli już jakiś ruch dokonuje, no to jest najczęściej strzał w dziesiątkę. Można pewnie różnie oceniać tych zawodników, którzy przyszli, natomiast myślę, że większość z nich zdała swój, powiedziałbym, egzamin, no i to są transfery, które absolutnie wzmocniły ekipę Beniaminka. Drugim piłkarzem, o którym już pośrednio wspomniałem, jest Marcel Pięczek, a więc piłkarz, który wybył z Puszczy Niepołomice i zasilił Koronę Kielce. Podpisał przed rokiem umowę na 12 miesięcy właśnie z drużyną Puszczy, awansował z ekipą do Ekstraklasy, zagrał w tym sezonie 15 spotkań, zanotował jedną asystę, natomiast od kilku miesięcy było wiadomo, że po wygaśnięciu umowy zwiąże się z Koroną Kielce. Co ciekawe i co pewnie jest trochę paradoksem, Korona przecież znajduje się niżej w tabeli Ekstraklasy niż Puszcza, no bo tak jak widzicie, znajduje się cały czas w tej strefie spadkowej. Żubry miały fantastyczną końcówkę rundy, no i zepchnęły między innymi właśnie Koronę, czy przez chwilę Krakowie do strefy spadkowej i same awansowały właśnie nad tę kreskę. Jeżeli chodzi o Pięczka, no to wcześniej grał między innymi Widzewie Łódź, dla którego rozegrał 50 spotkań. W Puszczy no to był jednak też piłkarz podstawowy. Zobaczymy, jak sobie poradzi w Kielcach, gdzie pewnie większe trochę oczekiwania, ale też sam piłkarz myślę, że przedefiniuje swój pomysł na grę, bardziej będzie skupiony na defensywie, no bo w drużynie Puszczy był takim piłkarzem, który łączył trochę linią obrony z ataku, a spodziewam się, że w drużynie trenera Kuzery będzie miał bardziej zadania defensywne. Opuszczamy Niepołomice, patrzymy teraz w kierunku lidera Ekstraklasy, a więc Śląska Wrocław. Pierwszym piłkarzem jest Simeon Petrov, środkowy obrońca, 23-latek, podpisał z WKS-em kontrakt do końca sezonu, opuścił ekipę CSKA Moskwa, natomiast Śląsk ma możliwość pierwokupu tego zawodnika, także jeżeli tutaj ten transfer wypali, jeżeli to będzie dobry ruch, no to zostanie najpewniej Petrow w Śląsku na stałe. Można się też śmiać z takich, powiedzmy, walorów lingwistycznych, no bo przecież Petrow, wszyscy doskonale pamiętają tamtych piłkarzy, którzy grali w Śląsku przed laty, czy właściwie cały czas Łukasz Bejger gra, ale mówiło się o Bargielu, Bergierze, no to naprawdę były takie łamańce językowe, także gdzieś wkomponował się nam Petrow, jeżeli chodzi o te gierki słowne, natomiast tak całkiem serio wygląda bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o jego CV i też powiedział jego nową rolę w drużynie Śląska, bo wydaje mi się, że akurat defensywa stoi na dobrym poziomie, natomiast to też jest fajne, że drużyna WKS-u chce wzmocnić tę formację, dokładając jednego ciekawego piłkarza. Wiadomo, że Śląsk z pewnością nie chciałby spaść z tej pozycji lidera, tylko podtrzymać tę fajną passę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, natomiast taki transfer właśnie tego środkowego obrońcy naprawdę wygląda bardzo obiecująco. No i tak jak powiedziałem, zostajemy na tarczyńskiej arenie, natomiast patrzymy na formację ofensywną. Tym razem nowy, bardzo ciekawy piłkarz, a więc Luis Peña, to jest skrzydłowy, który który podpisał ze Śląskiem kontrakt do czerwca 2025 roku. W tym sezonie zagrał 15 spotkań, zanotował 3 bramki, a także asystę. Jest to zawodnik bardzo interesujący, też powiedziałbym najpewniej piłkarz wypatrzony przez dyrektora sportowego Dawida Badie, bo wielokrotnie sam uczestniczyłem w pokojach twitterowych Śląska Wrocław, gdzie dyrektor mówił, że jedzie do takich krajów, powiedziałbym, egzotycznych, sprawdzać nowych, ciekawych zawodników, badać, penetrować pewne rynki. No i najpewniej właśnie Peña jest gdzieś, nie chcę powiedzieć takim jego nowym eksperymentem, natomiast piłkarzem, który został pozyskany właśnie na bazie tych ostatnich gdzieś obserwacji. Zobaczymy, czy jego rola w drużynie będzie ograniczała się tylko do zmiennika, czy być może od razu wkomponuje się i walczy sobie miejsce w pierwszym składzie. Myślę, że Żukowski to jest piłkarz, który gdzieś będzie dla niego konkurencją i wydaje się, że to nie będzie specjalnie trudne. Zobaczymy oczywiście, jak nowy skrzydłowy będzie wyglądał, czy wywalczy sobie miejsce w składzie, natomiast no, ciekawe CV. Wydaje mi się, że taka dynamika, szybkość, gaz, no to jest to, co Śląskowi w tej chwili potrzeba. Była mowa o Śląsku, teraz czas na inną rewelację tej rundy jesiennej Ekstraklasa, więc Jagiellonia Białystok i nowy piłkarz drużyny trenera Siemieńca, konkretnie Jetmir Haliti, to jest środkowy obrońca z Kosowa, który trafił na Podlasie ze szwedzkiego AIK-u. Podpisał z Jagą półtoraroczny kontrakt, 27-latek, jednokrotny reprezentant Kosowa. Zobaczymy, bo wydaje się, że ta obrona Jagiellonii też wygląda bardzo dobrze, to jest Skrzypczak, to jest Diges, oczywiście drużynę opuścił Miłosz Matysik, to jest boczny obrońca, natomiast ten zawodnik, który związał się z Jagiellonią, no to jest stoper, który najczęściej występował właśnie na środku obrony. Zobaczymy, czy to będzie zawodnik do rotacji, czy być może wywalczy sobie miejsce w pierwszym składzie. Bardzo ciekawa postać, wygląda interesująco, no i zobaczymy, jaki będzie miał na niego pomysł trener Jagiellonii, a więc Adrian Siemieniec. Idziemy dalej, teraz na krótko wypożyczenie bramkarza Krzysztofa Bąkowskiego, który był związany z Lechem Poznań. Rundę, czy właściwie sezon, dokończy w pierwszoligowej Polonii Warszawa. Będzie próbował ekipie czarnych koszul pomóc w tym, żeby gdzieś wydostać się z tych dolnych rejonów tabeli. Obecnie Polonia okupuje miejsce 15, natomiast jeżeli chodzi o podstawowych bramkarzy, w drużynie Polonii no to jest przecież Mateusz Kuchta, a także Jakub Lemanowicz. Pierwszy zagrał w tym sezonie 14 spotkań, drugi 6, a więc zobaczymy, czy Bąkowski no to będzie taki piłkarz do rywalizacji, czy być może od razu dostanie miejsce między słupkami i czy gdzieś będzie starał się pomóc drużynie Polonii w awansie w tabeli. No na pewno dla tego chłopaka to jest dobre, że będzie miał większe notowania do tego, żeby grać, no bo wiadomo, że Mrozek no to jest ta niekwestionowana jedynka, plus oczywiście cały czas naciska go Filip Bednarek, także lepiej być pierwszym bramkarzem w pierwszoligowcu niż trzecim golikiperem w Lechu Poznań, który ma swoje ambicje, natomiast jestem przekonany, że tutaj na pozycji bramkarza raczej trener Rumak nie miał zamiaru niczego zmieniać. Ryōya Morishita to jest kolejny zawodnik na tej liście, piłkarz, o którym już mówiłem dość sporo przy okazji takiego materiału o transferach Legii Warszawa, skrzydłowy, który związał się z ekipą ze stolicy kontraktem, zostanie wypożyczony, natomiast Legia ma taką opcję pierwokupu tego piłkarza. Bardzo ciekawy Japończyk, wahadłowy, który ma zastąpić Patryka Kuna, natomiast też nie chciałbym się specjalnie powtarzać, jeżeli chcecie posłuchać konkretnie o transferach Legii, bo mówiłem też o Mucim czy o Bartoszu Sliszu, to oczywiście odsyłam Was do tego materiału, natomiast zostajemy w stolicy, zostajemy w Warszawie i patrzymy na innych zawodników, którzy tutaj opuścili Legię Warszawa, no bo tej zimy będzie się działo i zresztą już się dzieje w Legii sporo. To jest przede wszystkim odejście Patryka Sokołowskiego, któremu kończył się kontrakt. Sokołowski, no mówmy się, piłkarz do rotacji, który miał być może ciekawy początek po tym, jak zamienił Piasta na Legię, natomiast później no, był odsuwany, no i jedynie jego rola gdzieś ograniczała się do tego takiego żelaznego rezerwowego. Zagrał w ostatnim spotkaniu z Krakowią, pożegnany w bardzo fajnym stylu, natomiast teraz wydaje się, że jest takim nawet łakomym kąskiem dla klubów ze środka stawki. Mówiło się o Piaście Gliwice, Górniku, Radomiaku czy nawet Krakowie. Widziałem taką spekulację. Natomiast drugim zawodnikiem, który opuścił Legię Warszawa, jest Lindsay Rose, a więc obrońca, który ostatnio grał jedynie w trzecioligowych rezerwach. No i było pewne, że opuści Legię, natomiast nie był pewny kierunek. Ostatecznie związał się ze swoim nowym starym klubem, a więc Arisem Saloniki. Trafił do Grecji i podpisał 2,5-letni kontrakt. Łącznie dla ekipy stołecznego klubu rozegrał 46 meczów, natomiast lwia część tych spotkań no to była z początku jego przygody przy Łazienkowskiej. Tak to wyglądało. Słuchajcie, rzućmy sobie okiem jeszcze na takie podsumowania, więc te dokonane transfery tej zimy, czy właściwie tego grudnia, no bo jeszcze taki fajny okres transferowy przed nami. Jestem przekonany, że w styczniu i w lutym będzie się działo sporo, natomiast zwróćmy uwagę na tę listę. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o podsumowanie. To jest przede wszystkim Ioan-Călin Revenco, który trafił do Puszczy Niepołomice. Z ekipy Żubrów z kolei wybył Marcel Pięczek, który zasilił Koronę Kielce. Simeon Simeon Petrov, a także Luis Peña, nowi piłkarze Śląska Wrocław, Jetmir Haliti, to jest nowy piłkarz Jagiellonii Białystok, Krzysztof Bąkowski, który zamienił Lecha na Polonię Warszawa, Ryōya Morishita, nowy zawodnik Legii, a także dwóch piłkarzy, którzy Legię opuścili, a więc Lindsay Rose, a także Patryk Sokołowski. Tak to wyglądało w skrócie, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca materiału, jeżeli tak, to koniecznie zostawcie suba, a także kciuka w górze pod materiałem. Jeszcze dzisiaj pojawi się na moim kanale taki materiał podsumowujący ten rok z piłkarskiego punktu widzenia i też z mojej takiej, powiedziałbym, perspektywy kanału 365 dni o piłce. Dzięki wszystkim serdeczne, pozdrawiam, do zobaczenia i szczęśliwego nowego roku.